Studio Hetmańska 69, kłaniamy się nisko, zaczynamy nowy sezon. Jest ze mną Łukasz Szczepanik, Supernowości. Cześć Łukasz. Cześć Miłusz, witam wszystkich kibiców. Po krótkiej przerwie i właśnie... Bardzo krótkiej. Zdążyłeś się stęsknić za ligą? Nawet nie było, słuchaj, kiedy. Tak szybko czas leci, biorąc pod uwagę, że Stal Rzeszów grała w Baraszach o Ekstraklasę. Ten czas został dodatkowo skrócony, więc tak naprawdę wakacje od pierwszej ligi i ogólnie od takiej piłki na wyższym poziomie były bardzo krótkie. Bardzo krótkie, ale znalazłeś czas, żeby troszkę odpocząć, żeby zresetować głowę przed kolejnym sezonem. No, troszeczkę tak. Troszeczkę się udało. Jak pewnie obserwowałeś, w Stali Rzeszów sporo się podziało w trakcie tej przerwy i właśnie jak ty to tak odbierałeś, tak sobie patrząc na spokojnie, patrząc z boku, tę całą rotację kadrową? Przede wszystkim tak jak mówisz, na spokojnie, ponieważ gdybym był takim człowiekiem krewkiej natury, to patrząc na skład Stali Rzeszów, z którego odeszło, słuchaj, aż 7 zawodników podstawowych z barażowego meczu o Ekstraklasę. No wiadomo, Stal Rzeszów wystąpiła wtedy takim wyjściowym garniturem, który Daniel Myśliwiec miał najlepszy, najbardziej wystawny. No i nawet biorąc pod uwagę, że pierwszym zmiennikiem był Dawid Olejarka, którego też już nie ma w Stali Rzeszów, więc 8 takich pierwszych ludzi desygnowanych do gry właśnie na najwyższą klasę rozgrywkową nie ma obecnie w Stali Rzeszów, to tak naprawdę myślę, że nie jeden kibic patrzył na to, obserwował i łapał się za głowę. Obserwowałem, tak jak mówisz, na chłodno. Przyglądałem się z boku, ponieważ wierzyłem, że mimo wszystko Stal Rzeszów oczywiście osłabione jest, to prawda. No, patrząc na ten wspomniany przeze mnie mecz, no, straciła tak naprawdę kręgosłup drużyny. Jednak biorąc pod uwagę filozofię budowy klubu, byłem w pewien sposób spokojny, że nie będzie aż tak źle. A Stal Rzeszów, no także w swojej szerokiej kadrze miała dobrych piłkarzy, którzy są w stanie wejść w buty tych, którzy w niecieczy wyszli w pierwszym składzie. Ja się nie do końca zgodzę z tym kręgosłupem. Mhm. Jasne. Spora ta grupa, jak powiedziałeś, 8 piłkarzy, to spora grupa była faktycznie podstawowych piłkarzy. Nie wszyscy na co dzień byli podstawowymi, tak. Ale ja bym się upierał, że kręgosłup został, czyli dwóch środkowych podstawowych obrońców zostało, dwóch podstawowych środkowych pomocników zostało, plus Proki. Proki, najlepszy asystent całej Fortuna. Ja bym się upierał, że kręgosłup mimo wszystko został, a tak jak wspomniałeś, to jest szansa dla tych, którzy dostawali mniej szans w poprzednim chociażby sezonie, czy nawet jeszcze sezon wcześniej. Mam tu na myśli choćby Wiktora Kłosa czy Kaspra Piątka, którzy na ten moment, tak się wydaje, są podstawowymi piłkarzami i dają radę, przynajmniej w meczach sparingowych tak wyglądają. Otóż to też, Miłosz, mówiąc o tych moich takich odczuciach, to przede wszystkim faktycznie skupiłem się bardziej na tych zawodnikach, którzy ciągnęli grę Stali Rzeszów do przodu. No oczywiście nie deprecjonuję Bartka Poczobuta, który myślę, że jest najbardziej ofensywnie grającym, defensywnym pomocnikiem w całej Fortuna pierwszej lidze, najbardziej takim uniwersalnym. W Polsce, w sensie na poziomie centralnym, bo ja nie wiem, czy w Ekstraklasie jest tak ofensywnie. Jest taka ofensywna. Ja nie mówię, że jest najlepszym z tych wszystkich szóstek, ale tak ofensywnie grająca szóstka, tak, nie wiem, czy jest nawet taka w całej Fortuna pierwszej lidze statystycy policzyli, że Poczo ma najwięcej podań w ofensywną tercję, więc to za czym, o czymś mówi, prawda? 8 goli, 4 asysty. Niemniej wracając do mojego wywodu, no to tak, no to przede wszystkim Damian Michalik, to przede wszystkim Bartek Wolski, czyli taki typowy reżyser gry, Patryk Małecki, który zawsze zostawiał serce na boisko. No i przede wszystkim no, ten Damian Michalik, prawda, no double-double, czyli to określenie bardziej znane z koszykówki. Na pewno ten zawodnik no, w dużej mierze przyczyniał się do bardzo dobrych wyników Stali Rzeszów. Nie tylko on, ale biorąc pod uwagę, że odszedł on, że odszedł również Piotr Głowacki, czy Dawid Olejarka, który też od początku sezonu był pierwszym wyborem Daniela Myśliwca. No jednak to w pewien sposób rzutuje, że ta ofensywa mogłaby zostać nadszarpana, ale tak jak wspomniałem później, Stal Rzeszów ma na tyle dobrych piłkarzy, że myślę, że nic nie straci ze swojej ofensywy. To znaczy tak, troszeczkę jakości może być mniej, natomiast jeśli chodzi o grę, dalej Stal Rzeszów będzie charakteryzowała się z gry do przodu. Tak będzie. I jakie masz odczucia już tak stricte patrząc na tą inaugurację, jakie towarzyszą tobie odczucia? Pozytywne, nie ma myślę się co nastawiać negatywnie.
nawet biorąc pod uwagę te sparingi, w których Stal Rzeszów grała, no oczywiście przegrała z Widzewem Łódź, musiała uznać wyższość także Stali Mielec, niemniej zremisowała z Ruchem Chorzów, ale w każdym z tych trzech spotkań, prawda, z rywalami już z wyższej ligi, no zaprezentowała na pewno nie gorszy futbol. To tylko wynik się nie zgadzał, ale biorąc pod uwagę organizację gry w ofensywnie, czyli to, z czego Stal Rzeszów zawsze słynęła, myślę, że to było na momentami dość podobnym poziomie do tego, co prezentowali żołnierze Daniela Myśliwca, że tak powiem. W poprzednim sezonie z Odrą mierzyliśmy się dwukrotnie. Przy Hetmańskiej wygrana 4-2, na wyjeździe porażka 0-2. Zobaczmy sobie i przypomnijmy, jak padały bramki w tych dwóch spotkaniach.
No i właśnie, wiosną można powiedzieć, że Odra udowodniła, że nie jest przypadkowym zespołem, że jak najbardziej zasługuje na miejsce Fortuna pierwszej lidze i chyba można zapomnieć o tym, że Odra to jest zespół, który ma się bronić przed spadkiem. Otóż to, w Odrze myślę, że poprzedni wynik był bardzo niezadowalający. Okej, zespół się utrzymał, na pewno kibice odetchnęli z ulgą. Niemniej warto przypomnieć wszystkim kibicom, że jeszcze 2 lata temu Odra walczyła w barażach o Ekstraklasę, kończąc 2 lata temu sezon na 5. pozycji. Wówczas się nie udało, ponieważ Korona Kielce dość łatwo wygrała to spotkanie 3-0. Co się dzieje później? Właśnie nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Aż 10 pozycji w dół, prawda? 15 lokata tuż nad strefą spadkową. Mówiłeś, Miłosz, o obronie i przede wszystkim myślę, że zdecydowała o tak niskiej pozycji pierwszej części sezonu, gdzie Odra straciła aż 35 bramek. Był to wówczas najgorszy wynik spośród wszystkich drużyn Fortuna pierwszej lidze. I Odra, mimo że tą rundę jesienną zakończyła jeszcze nad kreską, to miała tylko oczko przewagi nad ostatnią wtedy Sandecją Nowy Sącz. I dopiero druga runda, gdzie dla odmiany, o dziwo, Odra straciła tylko 13 goli, co było dla odmiany najlepszym wynikiem defensywy w całej lidze. Więc to pokazuje, że trener Adam Nocoń wykonał bardzo dobrą pracę, jeśli chodzi o organizację gry w defensywnie. Niemniej, gdyby nie tak słaba postawa w pierwszej części sezonu, Odra byłaby wyżej. No ale gra się cały sezon i na pewno przy Oleckiej kibice nie są zadowoleni, że ich klub zjechał aż 10 pozycji w dół w przeciągu, prawda, swojego najlepszego sezonu, bo już to jest 6 z rzędu sezon Odry na zapleczu Ekstraklasy. I jak oceniasz potencjał tej drużyny już na ten sezon? Myślę, że będzie mimo wszystko trochę lepszy, bo przede wszystkim Opolanie odrobili lekcje z tej pierwszej części sezonu. Myślę, że będą chcieli dalej podtrzymać tą żelazną defensywę na wiosnę. No i przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że tam nie było wichury, jeśli chodzi o rewolucję kadrową. Nie, wręcz przeciwnie. Otóż to, a biorąc pod uwagę właśnie znak firmowy Odry, czyli obronę, no to okej, takim dużym, myślę, osłabieniem była strata Maksymiliana Pingota, prawda? Lech Poznań skrócił mu wypożyczenie. No to jest zawodnik, który przyszedł do Oderki w 24 kolejce i od tego momentu do końca sezonu w 11 spotkaniach grał od pierwszej do ostatniej minuty i razem z Mateuszem Kamińskim, z kapitanem zespołu, tworzył fantastyczny duet i myślę, że w dużej mierze przyczynił się do tego, że Odra traciła tak mało bramek. No i co? Włodarze Lecha zobaczyli to i stwierdzili, że 20-letniemu zawodnikowi, reprezentantowi młodzieżówki trzeba skrócić wypożyczenie. Wrócił na Bułgarską, jednak w miejsce Pingota przyszedł bardziej doświadczony zawodnik. Chodzi mi o Jurego Pirocha, prawda, zawodnika, który ostatnie 4 lata spędził w Duki Praga, czyli na zapleczu tamtejszej czeskiej ekstraklasy. W ostatnich 4 latach rozegrał ponad 100 meczów, strzelił 6 bramek. Ogólnie na zapleczu czeskiej ekstraklasy ma na swoim koncie aż 144 mecze, 11 bramek. Zaliczył również 7 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej czeskiej, więc na pewno z marszu będzie podstawowym środkowym obrońcą zestawienia Adama Noconia i razem z Mateuszem Kamińskim dalej będą czuwali nad tym, aby Odra była ponownie najlepszą defensywą ligi. No właśnie, to czy będzie podstawowym, to w sumie jest ciekawe, bo patrząc sobie na składy Odry z meczów kontrolnych, no, to chodził, chyba ani raz nie wyszedł, prawda, w podstawowym składzie. Oczywiście może był w ten sposób wprowadzany, a jedyną nową twarzą, można powiedzieć, w podstawowej jedenastce był Antczak, z Lecha Poznań zresztą. Otóż to, niemniej sądzę, że będę się upierał, no Piroch jest tak doświadczonym zawodnikiem. Myślę, że tutaj może być taka zasłona dymna właśnie dla rywali. We wszystkich 4 meczach sparingowych? Tak, możliwe, bo nie wierzę, że zawodnik, no też w ostatnim sezonie zagrał prawie 30 spotkań na drugim poziomie drugiej ligi czeskiej. Nie sądzę, że w zespole Odry będzie zawodnikiem rezerwowym. Okej, co prawda może być tak, że w pierwszych kolejkach nie będzie podstawowym graczem, natomiast z czasem jestem przekonany, że wejdzie do podstawowej jedenastki. No nie wierzę, że taki zawodnik, oczywiście w Polsce jeszcze nigdy nie grał, może to też pewna aklimatyzacja, ciężko przypuszczać. Sądzę jednak, że jest to pewna zasłona dymna, oczywiście mogę się mylić, chociaż no sparingi to oczywiście jedno, mecze o stawkę to drugie, ale będę się upierał, że jednak w większości meczów w całym sezonie Juri Piroch będzie wychodził w pierwszym składzie. Zwrócić uwagę na pewno musimy na
dwie osoby. Mm-hmm. Myślę, że trafisz bez pudła, o których mówię. Jeśli chodzi o skład Odry Opole, ofensywne pozycje. Mówimy oczywiście o zawodnikach, którzy byli już w Odrze. Tak. Że wciąż można powiedzieć zmiany kadrowe zmianami kadrowymi, liderzy zostali ci sami. Tak, liderzy zostali ci sami. Mówiłeś o dwóch nazwiskach, dobrze mi tak. No to czyli Borja Galán oraz Maciej Makuszewski. Trafiłem? Oczywiście. Cieszę się. Ekspert wie. Nie, bez przesady. Natomiast też skoro jesteśmy przy Maćku Makuszewskim, chciałbym go też z tego miejsca serdecznie pozdrowić. Tradycyjnie, trzeci raz w przeciągu roku. Tak, ale właśnie dlatego, ponieważ przed meczem wiosennym ze Stalą Rzeszów po raz kolejny miałem przyjemność rozmawiać z Makiem. Bardzo w ogóle fantastyczny gość. Nie można byłoby bardzo, bardzo długo rozmawiać i na pewno czas by się nie dłużył. I zapytałem Makiego właśnie o Stal Rzeszów. Okej, no to był poprzedni sezon, niemniej warto przypomnieć tutaj tę rozmowę. I Maki obok Wisły Kraków wskazał właśnie Biało-Niebieskich jako najlepiej grającą drużynę, która najbardziej pod względem organizacji gry w ofensywie, pod względem futbolu ofensywnego cieszy oko kibica. I mówił, że nie tylko kibica, ale także on przyjeżdżając tutaj do Rzeszowa, rzuciło mu się to w oczy, mówił, głęboko zapadło w pamięć. Zresztą w rozmowie ze mną mówił, że wiele osób mówiło, że Stal Rzeszów preferuje taką odważną, brawurową piłkę i to się tylko potwierdziło. Stal Rzeszów wygrała 4-2 i mocno komplementował właśnie Maki. Stal mówił, że to jest taka gra, która na pewno przyciąga kibiców na stadiony, więc dużo, dużo ciepłego Maciej Makuszewski powiedział o Stali Rzeszów, a przypomnę tylko, że to jest były reprezentant Polski, zawodnik, który ma ponad 230 meczów w Ekstraklasie. Czyli wie, co mówi. Wie, co mówi i pytanie tylko, czy nie zmienił swojego zdania po tej wiosennej potyczce, w której sam również trafił zdania do siatki. Pewnie nie zmienił, nie, oczywiście, że się śmieje. Jeden wypadek przy pracy nie może zmieniać opinii całościowo. Tak, prawda? Pewnie, tym bardziej, że Stal wtedy, mówiąc kolokwialnie, no, siedziała na Odrze, tylko że poza posiadaniem futbolówki tak naprawdę nie stworzyła Odra sobie... Odra się perfekcyjnie broniła. To w Odrze wtedy wyszedł perfekcyjny mecz w obronie. Jeśli jeszcze jesteśmy przy indywidualnościach, przy postaciach, no, nie brakuje też kłopotów. Mm-hmm. Znaczy, nie wspomniałeś nic o Galanie, to na pewno jest też wyróżniająca się postać. Tak, zawodnik, chyba całej ligi może być. No. Tak, zawodnik, który przyszedł właśnie na wiosnę do zespołu Adama Noconia. W 13 meczach, 4 gole, 2 asysty. Również tych wyników indywidualnych nie byłoby bez pomocy Makiego, który z 5 asystami wyrózna najlepszego podającego w zespole. No, wspominając o Galanie, wychowanym Atletico Madryt, typowa dziesiątka, który może grać na prawej i na lewej stronie. Z Makuszewskim świetnie się rozumieli. I na pewno, jak wspomniałeś, jest to też taki piłkarz, którego chciałby mieć praktycznie chyba każdy zespół w pierwszej lidze, a może i wyżej. Nie brakuje też kłopotów w Odrze. Paskudna kontuzja Konrada Nowaka. Tak. Na treningu zerwane więzadło. Cała ronda z głowy, tak, można powiedzieć. Jak nie dłużej. Mamy przykład teraz Kuby Modera, tak, który cały czas nie może wrócić. Mm-hmm. Już ile to trwa. A to też właśnie dobrze, że mówisz o Konradzie Nowaku. To także były młodzieżowy reprezentant Polski, który, uwaga, jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy Odry Opole, najczęściej pojawił się na boisku, nie mówię tu o minutach, ale wystąpił w 32 spotkaniach na 34 razy zagrane mecze. Zdobył 1 gola, 4 razy asystował. No, na pewno duży ból głowy. Nie jest na pewno tak efektownym piłkarzem, tak, jak Maki czy Borja Galán. Dokładnie. Ale nie wiem, czy nie jest tak naprawdę, nie był najważniejszą taką postacią, tak, cementującą. Skoro wychodził tak drużynę, często, prawda, prawda, na boisku, o czymś to musi świadczyć, dokładnie. A nie jest młodzieżowcem, czyli nie wychodził dlatego. No, otóż to 28-letni zawodnik, który także blisko 50 meczów ma w Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze, na pewno duże osłabienie niebiesko-czerwonych. Może jeszcze będą próbowali gdzieś załatać. Jeszcze jest ponad miesiąc okienka transferowego. Tak, jeszcze jest na to czas. A my sobie teraz posłuchajmy, co przed tym meczem mówił trener Marek Zub. Zdecydowanie to powtórzę i podkreślę to, co powiedziałem w jednych pierwszych wywiadów na pytanie o kontynuację tego, co będą kibice chcieli oglądać, bo rozumiem, że pewne takie pozytywne oczekiwania po minionym sezonie na pewno będą. Będą porównania i tak dalej. No i ja nie obiecuję, że będzie to samo. Natomiast w kontekście gry, jeszcze raz powtarzam, jako trener uważam, że fajnie jest porozmawiać o grze, odrzucając wszystkie kwestie piłkarskie, tylko kwestie gry pomiędzy 11 a 11.
kwestie piłkarskie odrzucamy i wtedy możemy porozmawiać o tych aspektach gry. Jak kogo czymś zaskoczyć poza piłkarską. Mam tu na myśli jakieś zachowania, jakieś sytuacje, co do których być może z trybun wydaje się, że to jest oczywiste, a postaramy się pokazać, że nie jest, że można to inaczej. To wiadomo, mamy swój pomysł na Odrę, staraliśmy się nad nim pracować, natomiast jak mówił mój dawny starszy kolega z trenerskiej ławki, Orest Lęczyk, jak będzie, to będzie. To jak oceniasz potencjał drużyny trenera Marka Zuba? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Nie, no oczywiście tak zacząłem, jakbym po prostu nie znał odpowiedzi. Czyli nie powiesz mi dziękuję za to pytanie. Nie, dziękuję za to pytanie. Stal Rzeszów jest dużo słabszy niż w poprzednim sezonie. Oczywiście patrząc na te nazwiska, które sobie na początku wymieniliśmy, okej, możemy mówić, że Stal Rzeszów będzie walczyła o zgoła odmienne cele. Niemniej też na pewno wypada się z tym nie zgodzić. Stal Rzeszów dalej ma duży potencjał. Myślę, że zaprezentuje to już w sobotę. A jak oceniam potencjał? Bardzo, bardzo pozytywnie. Zresztą też myślę, że trener Marek Zub wie, że jego piłkarze są w stanie co najmniej powtórzyć rezultat z poprzedniego sezonu. Rozmawiając z trenerem Zubem tuż po przyjściu właśnie do Stali Rzeszów, powiedział mi, że przychodzi tutaj, ponieważ chce, prawda, powalczyć ze Stalą Rzeszów o kolejne sukcesy i wierzy, że zespół jest w stanie co najmniej powtórzyć wynik zeszłego sezonu, a nawet jeszcze go poprawić, więc od razu można powiedzieć, że ten Zub celuje wysoko i myślę, że wie, o czym mówi. Na pewno nie jest to przerost formy nad treścią. Także oceniam potencjał wysoko, choć nie aż tak wysoko, jak miało to miejsce za kadencji Daniela Myśliwca. A jeśli chodzi o nowe twarze, to z którym z nowych piłkarzy tak wiążesz sobie takie największe nadzieje, że jesteś tak bardzo ciekawy, co ten konkretny piłkarz pokaże? Jestem ciekawy bardzo dwóch zawodników. Cezar Penia. Dokładnie, trafiłeś i? I drugi, no to by było za łatwe pewnie, Jesus Diaz. Nie, właśnie nie. Czyli nie wiem, czyli Patryka Warczaka, młodego też, drugi. Też drugi nie, bok, napastnika ktoś, najnowszego. Wadima, tak? Wadima jesteś ciekawy. Tak, Wadima jestem ciekawy. Zacznijmy od Cezara Peni, no zawodnik kolumbijski, 21-letni, który tak naprawdę wchodzi na futbol z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory nie grał na tak wysokim poziomie, a patrząc, jak dobrze spisywał się na sparingach, myślę, że wszyscy kibice pamiętają jego rajd z Widzewem Łódź. A powiem, bo nie było transmisji, w meczu ze Stalą Stalowa Wola, no to testowanymi graczami Stali Stalowa Wola zrobił identyczną akcię. No proszę. Tak, to nie było nagrywane, ten mecz nie był transmitowany, także tylko ten, kto był na żywo, mógł się przekonać, że to nie był przypadek. To nie był przypadek, ale okej, Stalówka to byli sami zawodnicy testowani, a tu jednak Widzew, zespół ekstraklasowy, a kolumbijski zawodnik bierze piłkę i na szybkości mija 3-4 zawodników i gdyby napastnik, nie pamiętam już komu podawał wtedy, wówczas byłby bardziej skuteczny, no to powinna być bramka, no nie oszukujmy się. Dlatego jestem właśnie ciekaw, jak ten zawodnik poradzi sobie na tak wysokim szczeblu. Okej, czwarta liga, tam wiadomo, był panem piłkarzem, był jeszcze mniej, teraz poprzeczka idzie zdecydowanie do góry, dlatego jestem bardzo ciekaw. Oczywiście jestem ciekaw wszystkich nowych zawodników, ale jak pytać o te najbardziej jakby nazwiska, które będą przykuwać uwagę, jeśli chodzi o naszą redakcję. Taką stricte ciekawość. Tak, ciekawość. No i Wadym Jaworski, nie wiem, czy dobrze wymawiam. No napastnik, na pewno kibice są zadowoleni, bo w końcu przyszedł taki zawodnik z inklinacjami typowo strzeleckimi, taka typowa dziewiątka. Okej, faktycznie on też grał w Kosmosie Nowotaniec, nie wiem jak... No 151 chyba dokładnie meczów na zapleczu ukraińskiej ekstraklasy, no to nie jest... I 40 bramek, prawda? Tak, także to nie w jest tym 9 w najwyższej przypadek klasie rozgrywkowej, w Premier Lidze tamtejszej, także no to na pewno nie jest przypadek, dlatego jestem ciekaw, bo oczywiście gdyby nie miał tego swojego bardzo dobrego CV jak na polskie warunki, no to nie wskazałbym tej osoby, natomiast no dlatego jestem ciekaw, jak to doświadczenie bardzo, bardzo duże, prawda, ponad te 100 meczów z ukraińskiej piłki przeniesie właśnie na odpowiednik Polski, na tą pierwszą ligę polską. No i kibice nieraz narzekali na brak napastnika. Myślę, że Kacper Sadłocha będzie miał bardzo, bardzo solidną konkurencję.
Szkoda tylko, że myślę, że ta sytuacja związana na Ukrainie spowodowała, że Wadem po prostu wylądował w Polsce w niższej klasie rozgrywkowej, tak to na pewno oglądalibyśmy go w zdecydowanie wyższej lidze i pewnie też nie w naszym kraju. Niemniej jestem bardzo ciekaw, jak po sezonie spędzonym w kosmosie poradzi sobie również wyżej. No oczywiście na pewno sobie poradzi, no bo jak sobie radził, myślę, że w najgorszej lidze, to w polskiej też sobie poradzi, no tylko miał rok, prawda, przerwy z futbolem zawodowym. No i tu jestem ciekaw, a resztę zawodników tak. Wspomniałeś też o Warczaku, bardzo fajny perspektywiczny zawodnik, 19-letni, 35 meczów w poprzednim sezonie. W 34 wchodził na plac gry, w pierwszym składzie 5 bramek, 2 asysty. Wszystko fajnie, naprawdę zawodnik z deklinacjami gry do przodu, tylko też to była niższa liga. Też dla niego to będzie poligon doświadczalny, jak poradzi sobie właśnie w wyższej klasie rozgrywkowej. Biorąc pod uwagę Jakuba Rąbla i Kamila Kościelnego, doświadczeni gracze, myślę, że tutaj nic mnie nie zaskoczy, czy wyjdą w pierwszym składzie, czy nawet, znaczy no, Jakub Rąbel na pewno wyjdzie w pierwszym składzie, myślę, że nie będzie do żadnej niespodzianki. Jestem ciekaw, czy Kamil Kościelny wygra rywalizację z Łukaszem Górą i z Pawłem Oleksym, a nawet z Krystianem Wroną. Tu też jestem ciekaw, co będzie. Zobaczymy, to trener ma ból głowy, ale na pewno jak Kamil Kościelny chyba Miłosz nie grał w żadnym sparingu ze Stali Rzeszów właśnie. Nie. On się nie ukrywał pod tym sławetnym zawodnik testowany. No otóż to tak właśnie nie widziałem go, ale wolałem dopytać. No właśnie tu jestem ciekawy, kto wygra te rywalizacje w środku obrony. Kamil jeszcze tak jak sam w rozmowie ze mną przyznał, czasem jest to błogosławieństwo dla niego, czasem przekleństwo, on jest uniwersalnym piłkarzem. To nie jest on się nie zawsze taki, z tego cieszy, tak. Ale to nie jest piłkarz przyspawany do konkretnej jednej pozycji. Do środka pozycji, obrony, prawda, jego nominalnej pozycji. Sam Kamil mówił, że w trakcie swojej piłkarskiej kariery był prawym środkowym, lewym środkowym, centralnym obrońcą. Prawe wahadło, lewe wahadło, a nawet na szósteczce. Także można powiedzieć, że całą defensywę oprócz bramki może w razie W zabezpieczyć, także gdzieś tam na pewno się znajdzie i dla niego miejsce. Myślę, że tak, no zawodnik prawie 60 meczów w Ekstraklasie, no nie po to przychodzi, aby też siedzieć na ławce, prawda, no ma zdecydowanie ma wyższe ambicje. Niemniej myślę, że najlepiej mu się gra na środku obrony i tu będzie mocno rywalizował z takimi, myślę, też w tym sezonie podstawowymi zawodnikami, czyli Pawłem Oleksym i Łukaszem Górą. Zobaczymy, jak to trener Zup sobie poukłada wszystko. W kadrze mamy też kilku młodych naszych chłopaków. Takie było od początku zamierzenie właśnie, żeby stawiać na wychowanków własnej akademii. No i przyszedł ten moment, kiedy można już szerszym strumieniem ten napływ świeżej krwi wpuścić do pierwszej drużyny. Bez wątpienia słuszna droga. Bez wątpienia słuszna droga. Jest to też taka droga, która przekonała Marka Zuba do pracy w Rzeszowie. Sam o tym powiedział, że perspektywa nacisku na akademię, takiego pozytywnego nacisku, aby jak najwięcej wychowanków przechodziło sukcesywnie do pierwszej drużyny i tam zbierało swoje szlify, a w dalszym kontekście stanowiło siłę o biało-niebieskich, że to jest jak najbardziej odpowiednia droga. I też ten Zub w rozmowie ze mną wspomniał, że niekiedy będzie ryzykował wynik poprzez to, że będzie właśnie dawał szansę młodym, perspektywicznym graczom. Niemniej też trzeba uspokoić kibiców Stali Rzeszów. Wynik dla trenera Zuba dalej jest nadal ważnym czynnikiem, więc to nie będzie tak, że będą grali tylko młodzi i będzie się usprawiedliwiał tym, że ryzykuje wynik, bo taki jest cel Stali Rzeszów, żeby ogrywać akademię. Nie. Ale sukcesywnie ci chłopcy będą wprowadzeni, na pewno w przeciągu całego sezonu się o tym przekonamy. Myślę, że Szymon Kądziołka będzie jednym z takich głównych piłkarzy, który najszybciej zadomowi się w zespole Marka Zuba. Tak typujesz, tak? Tak. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zmierzając już do brzegu, jakiego meczu w poniedziałek się spodziewasz? Trochę zagadka chyba, tak? Trochę, dla ciebie. Tak, troszkę. Po zmianie trenera, części drużyny, no tak. Tak, zagadka, niemniej też oczywiście i ty pytałeś trenera Zuba, i inni dziennikarze, oczywiście też nie pominąłem tego pytania. Jako Stal Rzeszów będziemy oglądać na boisku. Okej, wynik dalej jest bardzo wiążącym czynnikiem. Przypomnijmy tylko też, chcę przypomnieć, że prezes Rafał Kalisz w rozmowie ze mną powiedział, że dajemy sobie 2 lata na awans do PKO BP Ekstraklasy, więc summa summarum, pomalutku będzie trzeba już grać o najwyższe cele. I w rozmowie z trenerem Zubem
Zapytałem, wiadomo, wynik, kluczowa kwestia, a jak będziemy grali na boisku? Czy Stal Rzeszów będzie również znana z gry ofensywnej jak za trenera Myśliwca? Powiedział, owszem, oprócz wyniku priorytetem jest to, żeby podtrzymać grę ofensywną, że Stal na pewno będzie charakteryzowała się grą do przodu, jak to się mówi po piłkarsku. I też to, co mi wpadło w pamięć, ten mówi, że to ma być widowisko. Prawda, że to ma być widowisko i takie też na pewno będzie. Oczywiście wspomniał też ten, że nie będzie powielał wszystkich rzeczy, które robił jego poprzednik. Czasami to będzie nawet mówił świadome oddanie inicjatywy przeciwnikowi. Też to mi się spodobało w rozmowie z Tenem Zubem, powiedział, że piłka nożna to gra. Taka prawda oczywistość, gra, ale mówi, gra się wszystkim. Trzeba robić totalnie dosłownie wszystko, aby zdetronizować przeciwnika, aby on nie połapał się, jakimi sektorami boiska chcemy grać, jakie pułapki chcemy zastosować, bo to jest gra. Prawda? O tym w tym chodzi. I czasami nawet, jak mówi ten Zub, w grze ofensywnej będziemy chcieli oddać przeciwnikowi inicjatywę. Po to, aby go w pewien sposób jakoś zgubić, żeby zaatakować. Wpuścić w maliny. Tak, żeby zaatakować inaczej, bo to jest, prawda, gra. Niemniej Stal Rzeszów będzie za nas gry ofensywnej, to ma być widowisko. Tak mówił ten Marek Zub w rozmowie ze mną, więc spodziewam się meczu na pewno ofensywnego, a biorąc pod uwagę, że Odra znana jest z gry defensywnej, więc to raczej Odra będzie broniła dostępu do swojej bramki, a Stal będzie budowała swoje akcje w ataku pozycyjnym, ale myślę, że te elementy tej gry, o której wspomniał trener, też się pojawią. Zresztą nawet chyba pamiętam rozmowę twoją z Łukaszem Górą, jak zapytałeś o meczu z Ruchem. Tak, tak. To mówił, że już nie ma tak dużej inicjatywy, jeśli chodzi o presowanie przeciwnika. Są skoki. Tak, że są skoki i to samo też mówił mi ten Marek Zub, że nie jest dobre to, aby zespół w każdym meczu grał wysokim pressingiem. Prawda? Że tutaj będą troszeczkę inne warianty i myślę, że wszystkich tych elementów po kolei można się spodziewać w meczu z Odrą, na pewno jednak z naciskiem na grę ofensywną, bo jak wspomniał Marek Zub, to ma być widowisko, więc ta rzecz dalej będzie grała atrakcyjną dla oka piłkę. Pytanie tylko, jak to przełoży się na wynik? Przekonamy się w poniedziałek, pierwszy gwizdek o godzinie 18:00. Dziękuję Łukaszu za bite studio. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy wam za uwagę. Widzimy się w poniedziałek na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Godzina 18:00, pierwszy gwizdek sędziego. No, jeśli ktoś nie będzie mógł się pojawić na tym meczu, to zachęcam do kupowania transmisji poprzez nasze kanały. Dzięki temu wspieracie nasz klub. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia.